Dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie po kilku dwumiesięcznej przerwie 21 lutego 2022 roku i zapraszamy na Sportowy Olsztyn, wracamy do nadawania. Rozpoczęliśmy ten rok transmisją Szczypiorniaka Olsztyn. Mamy nadzieję, że będziecie z nami również 5 stycznia, kiedy kolejna transmisja, ale dzisiaj nie o Szczypiorniaku, a bardziej przy futbolu się zatrzymamy. Stąd też mój gość, pan Piotr Tyszkiewicz. Witam serdecznie. Dobry wieczór, drodzy widzowie. Bardzo się cieszę. Dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że nie będziecie się ze mną nudzić. Nie no, chyba nie ma na to szans, przygotowując się do programu. Tu i ówdzie poczytałem i tam, gdzie pana nazwisko, tam raczej emocje różne, bo oczywiście nie da się dogodzić wszystkim, ale dużo i zwolenników, ale też dużo, popularne słowo dzisiaj, hejterów. Ale chyba... Dokładnie, no takie jest życie, że różni są ludzie, każdy z nas jest inny. Jak mogę ciebie przedstawić, co najbardziej pasuje? Były piłkarz, menadżer, właściciel szkółki, chociaż rozmawialiśmy, że futbol idea, to raczej nie szkółka, to taka idea. Wydaje mi się, że człowiek futbolu na pewno agent reprezentujący zawodników i trenerów już od 18 lat, jeśli chodzi o futbol idea i ten pomysł, który już ma ponad 10 lat, to porozmawiamy w trakcie programu. Jest to projekt rozwijający się, skupiający bardzo dużo młodych ludzi, ale też oparty o bazę programową, o bazę treningową, o bazę pobytową również, także taki projekt szeroki. Tak, wchodzimy, wszedłem teraz na stronę właśnie footballidea.pl i tam współpracujecie też z byłymi znanymi piłkarzami, to też takie... chodzi o to, że niektórzy, których reprezentował pan, tak, gdzieś teraz współpracują. Ja w piłce zawodowej jestem ponad 30 lat, a w samym futbolu blisko 40, także już wielu zawodników, tak jak Paweł Sobolewski na przykład, czy Michał Trzeciakiewicz, tak to z naszego regionu, czy Remek Sobociński, czy Zbyszek Małkowski, wielu, wielu innych pokończyło swoje kariery, ale wielu z nich, tak jak Tomek Nowak na przykład, reprezentant Polski, znakomity piłkarz, czy właśnie Paweł Sobolewski, prywatnie również przyjaciel, tak, wspierają projekt. Wspierają projekt, jest to, jak mówię, bardzo szeroki projekt, oparty o wiedzę, o pracę, nie o chciejstwo, nie o rok doświadczeń, nie o roszczeniowość, tylko dosyć bogaty w treści projekt, o którym na pewno jeszcze zdążymy porozmawiać. Program doszkalania indywidualnego. Tak byś to określił właśnie, bo to był taki twój pomysł po karierze, kiedy on się narodził? Narodził się w 2000 roku, żeby zacząć pisać program. No to jak wywołałeś wilka z lasu, to tu jest. Pierwszy raz wydrukowany, nowa edycja. To był pomysł, który narodził się w 2000 roku, 2001, 2002 roku mniej więcej, kiedy byłem na stażu w Niemczech, w swoim Wolfsburgu. Pozdrawiam moich przyjaciół z Wolfsburga, na pewno też oglądają lub będą oglądać wasz program. I w trakcie pobytu pomyślałem, że warto już o tym pomyśleć dzisiaj, czyli w 2002 roku, pierwszym, żeby zdążyć po prostu. Jako agent wiedziałem, że będę i tak się przemieszczał w różne miejsca, a jako były trener, bo w miarę szybko zszedłem z tej drogi trenerskiej, to jeszcze nie był ten czas, ja zrezygnowałem z trenerki w 2004 roku, tak? Czyli to był proces, kiedy program już zacząłem pisać, potem nastąpiła decyzja, że jednak idę w kierunku menedżerskim i muszę powiedzieć, że zrealizowałem to, tak? Chyba nie żałuje pan, nie. Że jednak nie trenerka, menedżerka. Czy żałuję? Trudno powiedzieć, po prostu tak się życie potoczyło. Ja powiem uczciwie, decyzję podjąłem w sposób przemyślany. Dotyczyło to głównie korupcji w polskiej piłce nożnej. Jako trener nie wyobrażałem sobie, że mogę w czymś takim po prostu uczestniczyć.
To była bardzo trudna decyzja, bo trzeba zdawać sobie sprawę, że wtedy to był mój pomysł na życie. Poczyniłem inwestycje, uczyłem się, jeździłem po Europie, już podjąłem pracę przecież w Stomilu, w Kujawiaku, w Włocławek. Realizowałem się jako co to znaczy. Każdy, kto dotknął tego, to wie. I trzeba było podjąć decyzję, co dalej, tak? Kiedy widziałeś, że o wyniku nie decydujesz ty jako trener, że na twoje miejsce przychodzi szkoleniowiec, tak? który reprezentuje ten nurt, no nie nazwałbym sportowy tego nurtu. I podjąłem męską decyzję, tak? Żeby nie mieć sytuacji takiej dwuznacznej, żeby nie myśleć o tym, czy postępuje dobrze, czy źle, tak? Tylko zdecydowanie uznałem, że te relacje, które zobaczyłem, czyli niepewność, że zawodnicy się angażują na 100%, że sędziowie postępują uczciwie, że nawet prezes, tak? czy otoczenie najbliższe w klubie zainteresowane grą czystą, uważałem, że nie ma innego rozwiązania jak rezygnacja z tego i podjąłem tę decyzję. Czy dzisiaj nie żałuję? Oczywiście, że nie, no bo człowiek nic w życiu nie powinien żałować. To może tak na chwilę przeskoczę, bo niedawno temat znowu wyszedł na pierwsze strony gazet sportowych przy nominacji Czesława Michniewicza na selekcjonera reprezentacji Polski. Wyciągane zostały te jego połączenia z później nazwanym fryzjerem. I to właśnie był ten czas, jeszcze końcówka, 2003-2004 rok. Od 2003 roku działa ta ustawa, która mu pozwalała ścigać tak, po prostu tak. Niektórych za te sprzedawane mecze. I też wypowiedział się chyba pan na łamach Olsztyn.pl o tym wyborze selekcjonera. Tak. No tak. Nie jakoś pochlebnie, delikatnie pierwszy mówiąc. Raz wyszedłem z naszych lokalnych tematów. Na temat centralny nie, żeby robić oglądalność, tak, żeby lajków mieć więcej, tylko po prostu uważam, że ten temat jest ważny, tak, ważny ze względów mentalnych, tak. Każdy, kto grał w piłkę nożną i był w poważnym futbolu, gdzie się gra o poważne cele, wie, że w szatni mogą nastąpić mentalne takie tarcia między szkoleniowcem a szatnią. Resztę sobie niech nasi słuchacze, widzowie dopowiedzą, tak, co będzie, jak w takiej kolizji, tak, charakterów, kiedy trzeba iść na maksa, kiedy trzeba zmobilizować zespół, tak, Polskę, nasz kraj. Co ten zawodnik finalnie może odpowiedzieć, tak? Podam przykład. Może powiedzieć również tak, że kiedy pan 711 razy dzwonił do fryzjera, ja w tym czasie bardzo ciężko pracowałem, wylewałem pot, lały się łzy, lała się krew, bo tak jest. Piłka zawodowa to nie są tylko przyjemności. Jako dosyć przeciętny, profesjonalny piłkarz, ale bo co dla jednego jest sufitem, dla drugiego jest podłogą. Z mojego potencjału, według mojej najlepszej wiedzy, ja wycisnąłem sufit, tak? Dla innych jest to absolutna podłoga. Ale to jest dochodzenie do tego, to jest naprawdę okrutnie ciężka praca, bardzo ciężka praca, tak? I każdego sportowca trzeba szanować. A kontekst tego jest taki jeszcze szerszy. Jaki my mamy mieć wizerunek, jak mamy zachęcać młodych ludzi do futbolu, tak? Kraj, jako federacja. Ale z drugiej strony chciałbym zaznaczyć, że to nie o to chodzi, że ktoś jest święty, tak? Że tylko o to chodzi, że nie wszyscy muszą być trenerami kadry Polski, tak? Ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy grał Widzew Łódź ze Zbigniewem Bońkiem, z Mirosławem Tłokińskim, z Surlitem, tak, ze Smolarkiem, z Wragą, przepraszam, że nie wymieniam imion, żeby przyspieszyć, ale Młynarczykiem, tak, Rozborskim, Myślińskim.
powiem tak, że człowiek siadał przed telewizorem i był przekonany, że widzę wygra. Jak grała reprezentacja Polski, byliśmy przekonani, że Polska wygra i byliśmy jak gdyby dumni, tak? Jak gdyby byliśmy dumni z reprezentacji, z Widzewa, z Wisły Kraków, tak? Z drużyn, które po prostu liczyły się w Europie, z Górnika Zabrze. Dzisiaj mamy sytuację taką, że nie dość, że zaczynamy odstawać od Europy, tak? I świata, to jeszcze pozwalamy sobie na to, żeby wrzucać na stanowisko trenera reprezentacji Polski taki temat. No, uważam, że to dokładnie PZPN albo nie udźwignął tematu, albo w ogóle jakby przespał. I ta konferencja poszła w złą stronę przy prezentacji to Czesława Michniewicza, no ale to już nie nasz problem. To jeszcze tylko dopytam, zamykając ten wątek i kadrę, jakie prognozy na akcję Rosja? Nie mam pojęcia. To jest sport i każdy z nas będzie trzymał kciuki i w sporcie najtrudniej, w futbolu szczególnie, przewidzieć wynik. Tak? No to, że tak, po meczu będziemy wiedzieć więcej. Na problem reprezentacji nie patrzy w kategoriach wyniku, tak? Jak bardzo często, do czego ma prawo kibic, tak? Jako agent, jako człowiek futbolu, jako zawodowiec patrzy na to szerzej. Jaką my mamy wizję, gdzie my chcemy iść, jak my chcemy grać, tak? Dlaczego tak, a nie inaczej? Ja nie widzę sensu i nie widzę jakiegoś logicznego ciągu zdarzeń i nie widzę tego ciągu przyczynowo-skutkowego, czy skutek już widzimy właściwie, tak? Nie spodziewam się niczego nadzwyczajnego. Jestem zdania podobnego jak wielu fachowców, chociażby właśnie wymieniany przeze mnie Mirosław Tołkiński, którego niedawno miałem okazję osobiście poznać. Takie spełniło się moje marzenie. Jedna dekada nas dzieli, jednak on, czy troszeczkę więcej, on był na boisku, ja go podziwiałem. W Stężycy przy okazji meczu, gdzie niedaleko Mirosław mieszka, miałem okazję poznać. On ma swoją teorię, taką dosyć prawidłową, która mówi, że z każdym zwycięstwem zbliżamy się, nie wiem, czy wiernie cytuję, zbliżamy się do katastrofy, tak? Bo taki mamy poziom. A dlaczego, to porozmawiamy przy okazji chociażby tego dokumentu, bo pewnie w międzyczasie go otworzę. Albo zostaniemy, już po programie przeczytamy. Dobrze, to wróćmy teraz jeszcze do kariery piłkarskiej, pańskiej kariery piłkarskiej. Czy z niej jest pan zadowolony? Czy właśnie mówił pan o tym suficie, że uważa? Absolutnie. Że to... przypomnijmy może, jeszcze tak, możecie dzwonić do nas. Daniel wyświetla w międzyczasie numer telefonu 512-438-051. Na czacie już pierwsze pytanie, również możecie być tam aktywni. Za chwilkę je przeczytam. Łukasz, pozdrawiamy, Krzysztof również. Śmiało możecie zadać pytanie, na co macie ochotę i o co chcecie. Zaczęło się od Stomil Olsztyn, przynajmniej tak podaje. Tak. Tak podaje 90minut.pl. No i później Mistrzostwo Polski z Zagłębiem Lubin. Chociaż tam meczów chyba nie za wiele. Tak, pomogę. Przyspieszę, żeby kibice ale się dobra, nie zanudzili. Opowiedz Stomil Olsztyn, początek, tak. Urodziłem się w Ostródzie, tam zaczynałem od tenisa. I tam odbyłem pierwszy trening w Sokole Ostróda. Mało kto o tym wie. I były takie... Stołowego czy... Nie. Jeśli chodzi o tenis, to był ziemny. Mhm. A trening futbolowy odbyłem właśnie w Ostródzie, na boisku przy szkole. Tam takie jest, chyba rolnicza to była szkoła. Piaszczyste boisko, przyszło z 40 zawodników i grałem w tenisa, było nas paru, idealne warunki, tutaj przychodzi 40 osób, piasek, ale futbol to była wielka pasja, nie? To codziennie na podwórku, ale coś tak właśnie, brak tej interakcji z trenerem i tak kiedyś idę przez Ostródę właśnie po paru tygodniach i on mnie zahacza, ten trener, przepraszam, nie pamiętam nazwiska trenera, wtedy co byłem na tym test treningu w Sokole, mówi, wiesz co,
ty coś w sobie masz, ty przyjdź na trening. Ja byłem zdziwiony, bo jak on, co i tak, i to jest fajne takie, właśnie przypominam sobie jak ktoś teraz. Dostrzega coś. Tak, tak, że ktoś coś w drugim dostrzega. Wtedy jako dla dziecka było to dla mnie dziwne, nie? Mhm. Dalej zostałem przy tym tenisie i dopiero z Tomi Olsztyn w wieku mniej więcej blisko już 13 lat, grupa trenera Zalewskiego, rocznika 70. Potem trener Budziłek, trener Zbigniew Kierzun, potem trener Wacław Pietrusiński. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Ponownie Zbigniew Kierzun, trener Ziutek Łobocki, świętej pamięci. Bardzo ciekawe, barwne postaci. Trenerzy na etacie, tak? Ważne, że to byli trenerzy na etacie, którzy jak na tamte czasy w tych warunkach bardzo solidnie pracowali. I piłka seniorska, trener Zbigniew Wodniak, tutaj trener Niedźwiecki, to spoza naszego, regionu. No i po jednym sezonie, po awansie ze Stomilem na zaplecze Ekstraklasy, potem była gra w pierwszej lidze na zaplecze Ekstraklasy, taki transfer do Zagłębia Lubin i to, co pan redaktor powiedział, styczność z polską piłką, tak? Zaczęło się to, co i to jest ten okres, którego chciałbym wyprzeć ze swojej świadomości, tak powiem szczerze, że właśnie ten czas do wyjazdu do Szwajcarii, uważam, że z małymi wyjątkami, że to był czas, który nie powinien się zdarzyć młodemu człowiekowi, tak? Nie będę wchodził w szczegóły, ale mniej więcej to sprowadza się do tego, że już wtedy ta korupcja była po prostu tak zaawansowana, że ciężko mówić o rozwoju. Żeby było jasność, tam było wielu fantastycznych piłkarzy, zdecydowanie lepszych ode mnie, tak? Ale to nie o to chodzi. Brak tych prawdziwych emocji, rywalizacji, rozwoju, pracy przede wszystkim. Niedawno Artur Wichniarek coś podobnego powiedział, on jest troszkę chyba młodszy, ale że on też dlatego uciekł do Niemiec, bo widział, co się dzieje. No, pewnie podejrzewam, że średnio rozgarnięty mógł coś zauważyć, że coś tam jest nie tak, a było to jego decyzja, tak, albo sam ze sobą stanąć przed lustrem i czy chce w tym uczestniczyć, czy nie. Tak, potem były kluby Wielkopolski, Olimpia Poznań, gdzie odbywałem służbę wojskową i moje jedyne dwie bramki na poziomie ekstraklasy, tak, z Zawiszą Bydgoszcz i z Ruchem Chorzów. Potem Sokół Gniewy słynny. No nic, o dzisiaj można powiedzieć chyba uczciwie, że być może pierwszy mafijny klub w Polsce, taki mocno, tak, na mocnych fundamentach, ale wspaniali ludzie tacy jak świętej pamięci Krzysiu Nowak, jak Tomek Rząsa, obydwaj przyjaciele, wielu innych, Mariusz Niewiadomski. I można tak wymieniać, Adam Topolski, trener, barwna bardzo postać, człowiek o niesamowitym poczuciu humoru, z którym się nigdy człowiek nie nudził. Także można, to był dobry okres, jeśli chodzi o właśnie o ludzi, tak. Niemniej dalej, to co mówię, to było Czałcir, mimo że byłem wice Królem Strzelców w zapleczach Saklasy, mógłbym to sobie przypiąć. Nie, ja nie chcę tego tytułu. Bardziej sobie cenię te bramki już w Szwajcarii, tak, i ten dorobek w drugiej Bundeslidze z awansem właśnie w Wolfsburga. To był ten najlepszy moment, tak, kariery, awans i zdecydowanie, zdecydowanie, tak. To jest ten mój, to zresztą fachowiec, jakim jest Willy Reimann, trener, który nas wtedy prowadził. Przecież to jest członek tej wielkiej ekipy HSV Hamburg z Magatem. Puchar Europy Mistrzów Krajowych, powiedział w wywiadzie, tak, bo każdym zawodnikom powiedział parę słów, no Piotr osiągnął w tym momencie już maks, nie? Takie było z jego zdania, się zgadzam z tym. Ja miałem tego świadomość, że wiszę na cienkiej nitce i dużo od tego ulego będzie zależało, czy dalej pociągnę, czy nie. Dałem się wszystko na tyle dużo, że więcej nie można było dać i nawet, no mówię, zdrowotnie trochę przypłaciłem. Wcześniej bardzo ważny epizod był w takim małym klubie FC Baden, to też zaplecze Ekstraklasy.
Bardzo dużo zawdzięczam. Szwajcaria, tak? Tak, tak, bo to nauczyłem się języka, bardzo serdeczni ludzie. Też, to już ta kultura zachodnia, już się człowiek tak, z nią obrył, trzeba, nie? Trzeba zdawać sobie sprawę, że dzisiaj młody człowiek wyjeżdża gdzie chce, kiedy chce. Dla nas w tamtym czasie każdy wyjazd z reprezentacją Polski juniorów, pamiętam te wyjazdy do Francji, do Niemiec, do Belgii, to było ogromne przeżycie, do Szwajcarii, na Węgry również. Przyjeżdżaliśmy z czekoladą, tak, to było coś... Proszek do prania? No ja akurat nie, akurat się trzymałem od tego z daleka. Wolałem po prostu czekoladę kupić i ją zjeść, niż latać za tymi produktami. Taki miałem jakiś instynkt, tak on kierował. I powiem tak, że z tego wszystkiego właśnie ta Szwajcaria i te Niemcy, potem Eintracht Braunschweig, mhm. I ten Wolfsburg z tym swoim pikiem, tak, z tym szczytem swoich możliwości, czyli awans jako najlepszy strzelec i najwięcej asyst, tak, w zespole, który nie był faworytem, który grał bardzo defensywnie, na 10 sytuacji bramkowych, 9 wykorzystałem, tak, duża skuteczność. Wtedy nie było tych statystyk, nie było jeszcze Facebooka, a szkoda, bo może i tak dalej. Potem powrót do Polski. No i okazuje się, że jest jeszcze gorzej niż było przed wyjazdem. Trzeba kończyć karierę. Że trzeba kończyć, że korupcja jest tak duża, że nie ma w ogóle możliwości funkcjonowania normalnego. Tak? Ja z moim charakterem uznałem, że to trzeba szybko kończyć, dlatego się wycofałem gdzieś tam z czasem do niższej ligi, do Grajewa, gdzie proszę bardzo, Pawła Sobolewskiego, poznałem przyjaciela swojego, bardzo się cieszę. Dzisiaj jestem ojcem chrzestnym Amelki, córki Ewy i Pawła. I no, tak pokazuje życie, że to nie jest tak, że gdzie, tylko jak i z kim też. Też jest ważne z kim. I właśnie poznanie ludzi, pokazanie w Grajewie, że właśnie nieważne gdzie, tylko jak. No, tam bardzo się przyłożyłem, tam jakieś rekordy pobiłem i skończyłem te granie. I potem właśnie przy tym trenerskim epizodzie mówiliśmy. Decyzja, że idę w kierunku agencji. 18 rok stuknął, dalej z pasją, szeroko działamy. Dobrze, jeszcze dopytam o jakieś najlepsze wspomnienie, no oprócz tego awansu, tak. Jakąś anegdotę z Wolfsburga, coś dużo, coś takiego dużo. Fajnego, co... No, ważnym teraz, zawsze, tak, przy ważnym przy stole takim, się opowiada. Na dzisiaj takim tematem to jest czerwiec, 10 czerwca spotykamy się, to będzie 25-lecie. 20-lecie jest za nami już, 5 lat temu, tak, spotykamy się i będziemy świętować, nie wiem jak to będzie wyglądało, ale no tak, może to zabrzmieć jak anegdota, że Roy Prega powiedział, już na 25-lecie nie zagramy, nie? Bo już teraz ledwo biegamy, to już może po prostu siedzimy przy stole, zapalimy cygaro, tak, porozmawiamy ze sobą, z kibicami, no nie wiem jak to zorganizują moi przyjaciele w Niemczech, ale na pewno jest to ważna data już w tym na kalendarzu naniesiona. Jeśli chodzi o takie sympatyczne anegdoty i mniej sympatyczne, to dużo tego jest. To też wiele obejmuje tajemnica szatni, ale można podzielić się. Na przykład pierwszy dzień w Wolfsburgu, hotel, schodzisz na śniadanie, są nowi zawodnicy. I tak jak w Polsce spotyka się z kolegami, to każdy się ma ten, opowiada już pół swojego życia przy śniadaniu, już wiesz z kim jesz i tak dalej, to tam przy tym śniadaniu nikt się nie odezwał ani słowem, tylko mówili wszyscy Güte, czyli tak mniej więcej smacznego i to w skrócie, żeby nie, i było słychać muchę, która jakoś, nie wiem, trafem do tego Holiday Inn przyleciała, tak i tak. Ściananko zleciało, mówię, no to ciekawe, nie? Tak, jak takie. To będzie? Inna mentalność. Wiele... Jakiś chrzest po tym śniadaniu? Chrzest nie, ale był to zespół, gdzie się trzymaliśmy razem, gdzie dużo się działo, ale też byli ludzie z charakterem, tak? Ja, no, chce pan mięsa, to dostanie pan mięsa. Był obóz w Portugalii, kiedy robiliśmy awans zimowy, taki jak teraz Tomil był. Tener Stomilu lubi ludzi charakternych, to pewnie wielu z mojego Wolfsburga by mu się przydało, tak? I jest ostatnia gra i kapitan zespołu
Matthias Mauch po prostu brutalnie mnie fauluje, tak? To był bardzo brutalny faul, tak lecę gdzieś jak 3 metry do góry, spadam na ziemię, wstaję, no niestety, i uderzam Matthiasa, po prostu nokautuję go. To był to bardzo dobry cios, tak? Traf chciał, żeby były media na tej gierce, zdjęcie. Ups. I na drugi dzień moja żona Beata biedna w Sylfeld mieszkała, rano wstawała, jak to żona piłkarza, troszeczkę miała spokoju, już córeczka, tak, idzie, kupuje Wolfsburger Allgemeine Zeitung, kupuje bułeczki, tak, i patrzy, a tu jej mąż z tytułem, że znokautował kapitana, tak, ale jeszcze Beata, po prostu ona dopiero wchodziła w środowisko bardziej po porodzie, już więcej tego czasu już miała, dopiero się uczyła języka, nie zrozumiała, co chodzi, ale widzi, coś nie gra, nie? Leci do sąsiadki i sąsiadka pokazuje, że Piotre, bo na mnie mówili Piotre. No i także taka historia, a my oczywiście wieczorem z Matthiasem już piliśmy piwo, Hefeweizenbier, ale było życie w zespole, tak? Wychodziliśmy po prostu, walczyliśmy, każdy mecz to historia, każdy mecz trzeba było wyszarpać, każdy trening taki był. Tych takich zdarzeń było dużo, ale... Wiesz, to wyczytałem o Eintrachcie Braunschweig. Tak. Tam jakiś kubeł zimnej wody. Kubeł zimnej wody. Od kibiców, tak? Tak, tak. A propos tutaj niedoszłego gościa, tak, który pogniewał się na kibicach, który nazwał go bodajże hieną, tak? Coś jakoś takiego tak było. Kibic ma swoje prawa, no my w Eintrachcie musieliśmy wygrać tą trzecią Bundesligę, a jak przegraliśmy mecz, to oblewali nas zimną wodą po prostu, szedłeś i nikt nie pomyślał nawet przez chwilę, że można z kibicem dyskutować, kółko honorowe, zawsze rączka podana, kibic ma swoje prawa, tak? No tak, trzeba tak to się ułożyło. Pewne rzeczy trzeba nie widzieć nawet. Nie mówię o tym, żeby się żalić, tak, tylko o tym, bo po prostu kibic ma swoje prawa. Wydaje mi się, że w ogóle w futbolu pewnych rzeczy lepiej nie widzieć, tak? I o nich nie mówić, i to by było mądre, tak? Ale jeżeli będziemy krzyczeć, że kibice to race, tak, chuligani, no to tu chuligani, gdzie wy jesteście, nie? I zaczynamy nakręcać. A to są normalni ludzie, którzy mają swoją ekspresję, którzy chcą, tak przyjdzie pracownik z Michelina, prawnik z kancelarii, spotykają się w jednym miejscu i narzekają na sędziego. Tak, już wtedy bariery się... Tak, narzekają na zawodnika, ty taki, owaki, i po to jest też ten sport. Też po to, ja też tłumaczę młodym zawodnikom. Tak, żeby były te emocje. Też jako zawodnik też tak traktowałem, żeby były te emocje, żeby coś się działo, tak, na tym treningu, po treningu, tak. Także tak to widzę. Dobrze, przeczytam pierwsze pytanie, to już wejdziemy w te tematy agenta piłkarskiego. Jaki procent pobiera agent piłkarza za sfinalizowanie transferu? No to są sprawy handlowe. Mamy dużo czasu. Tak. To są sprawy handlowe i tutaj oczywiście jest to objęte jakoś taką małą tajemnicą, ale to jest zwyczajowy gdzieś procent, tak, który podlega negocjacji. Który podlega, bym powiedział, to jest to zapłata za pracę, tak? Ja jako przedsiębiorca de facto, tak, no nie jestem nigdzie na etacie zatrudniony, muszę wszystko wypracować i reprezentując zawodników, czy trenerów, tak, czy kluby też, bo też takie przypadki miałem, tak, i one nie są wcale takie rzadkie. Po prostu pobieram wynagrodzenie w formie prowizji, która wiadomo, musi być zdrowa. Ja powiem tak, że to nie jest złe pytanie, bo ono też naświetla gdyby sposób myślenia. Ja nigdy nie pobieram prowizji większej niż mam zapisaną w umowie z zawodnikiem, a raczej, czy trenerem, a raczej jest ona mniejsza, już zdradzam ten. Ale, można negocjować. Ale czasami, jeżeli czuję, a kto ma lepiej czuć jak ja, nie, człowiek, który tą piłkę nożną zna od podszewki, że to jest ten moment, gdzie nie ma zwykle, gdzie nie ma pola do negocjacji, to reaguje w sposób odpowiedni, żeby było dobrze
też dla mojego klienta, dla klubu, ale też dla firmy, bo firma też z tego żyje. Także wszyscy normalni ludzie, którzy ciężko pracują, to rozumieją. A taka najlepiej układająca się współpraca? Bo widziałem na przykład takie nazwiska jak Radomski, Trzeciakiewicz, Osobolewskim chyba już parę razy powiedzieliśmy, Małkowski. No zdecydowanie, z perspektywy czasu. Zdecydowanie bardzo, nie chciałbym kogoś wyróżnić, ale na pewno Paweł Sobolewski, tak, to jest jeden z pierwszych moich klientów, przyjaciel, wiele przygód. No tutaj byśmy mogli razem naprawdę nie jedną książkę napisać, ale parę książek i może kiedyś opowiemy nasze przygody, a naprawdę dużo się działo, to przy innej okazji. Na pewno Wojciech Łucza, który grał w Stomilu, tak? Teraz wspaniały człowiek. Radunia Stężyca? Tak. Aktualnie Gunik współpracujecie? Tak. Cały czas współpracujemy. Bardzo sobie cenię tą współpracę. To jest fantastycznie mądry człowiek, oddany futbolowi. I to jest dla mnie ważne. No i Tomek Nowak, który jest jednym z filarów. Chyba filia na Śląsku, on tego dogląda, tak? Tak. Rozbudowujemy nasz program, mamy podobne postrzeganie futbolu. Tomasz jest oddany niesamowicie piłce nożnej i tutaj jeśli chodzi o postrzeganie już piłki nożnej, to właśnie Nowak i Łuczak. I tutaj proszę zauważyć, że to już jest kilkanaście lat współpracy z tymi panami i dopiero dzisiaj my myślę o takim mocnym współpracownikach, tak? I Tomek już jest nim, a Wojtek absolutnie, no Wojtek jak słuchasz, jeszcze na razie gra, ale musisz dołączyć, bo ja takich ludzi kocham, tak? To jest, oni rozumieją, o co mnie chodzi, a ja wiem, że oni mogą to rozwinąć, tak? Wcześniej nie miałem takiego poczucia, żebym kogoś spotkał takiego, z kim można to rozwijać, tak? A z nimi jak najbardziej. Jest coś takiego. Oczywiście Zbyszek Małkowski, fantastyczny człowiek, wielu innych, zagraniczni piłkarze, spora grupa zawodników z Ukrainy, tak? Spora grupa zawodników z Kazachstanu. Pyłypczuk kiedyś, tak? W Koronie Kielce, Pyłypczuk. Tak, ale i Szeweluchin, Górniku Zabrze i wielu, wielu innych, tak? Po prostu też zawodnicy z Czech, ze Słowacji. Spora grupa zawodników też od naszych różnych sąsiadów. Myślę tak z perspektywy czasu, że dobrą decyzją też było uderzenie w kierunku współpracy z trenerami. Tak? Z tego między innymi dzisiaj Widzew ma Janusza Niedźwiedzia. Tak? Przecież mało kto wie, że dla Stali Rzeszów, pozdrawiam jak słuchacie, trenera Niedźwiedzia po prostu wymyśliłem. Ja to była śmieszna sytuacja. On był trenerem Podhala, Nowy Targ, czyli to stosunkowo blisko, tak? I oni nigdy nie słyszeli o tym trenerze. A ja Janusza poznałem, jak pracował jeszcze w Jarocie, i z rozmów z nim wyciągnąłem wnioski, że to jest fantastyczny człowiek futbolu, zupełnie inaczej myślący o piłce nożnej, jak niestety często jest w naszej piłce, ale pojawiają się właśnie tacy ludzie, właśnie jak Janusz Niedźwiedź, jak Krzysztof Bredę, jak Marcin Węglewski, jak Janusz Góra, fantastyczny szkoleniowiec, który przyszedł do nas z Austrii, wrócił. No, jeszcze nie na emeryturę, jeszcze chce coś powiedzieć polskim kibicom i tutaj również współpracujemy mocno, żeby znaleźć jakieś takie rozwiązanie dla tych ludzi, które będzie na miarę ich potencjału. A takie piłkarskie nazwisko aktualnie, które może rozgrzać gdzieś tam wyobraźnię, wydaje które mi się, że, ma Pan że pod swoim skrzydłem? Tu na pewno, jeśli chodzi o piłkarskie te nazwiska, to może liczę bardzo na Wrzesińskiego, tak? Ze Stali Mielec, z Jagiellonii, na Sobczaka. Naszego tutaj, który walczy bardzo mocno, żeby wrócić na Sosnowiec, tak? Tak. Szalec, no w tej Jagiellonii mu nie poszło. Niestety, no, nie dostał możliwości de facto, nie? Nie dostał możliwości, jest to dziwna sytuacja, dziwna. No to w tej naszej piłce są takie sprawy, które się nie śnią filozofią, proszę mi wierzyć. Nie? Ja sam nie rozumiem, że klub bierze zawodnika, płaci mu pieniądze i on się stara nie dostaje możliwości, tak? Ale takie sytuacje u nas są, to wynika też z tego, że ta kultura futbolowa nasza jeszcze nie jest taka, jaką ja już w latach 90. widziałem
w Niemczech, co po prostu każe nam cierpliwie czekać i rozwijać, tak? Rozwijać naszą piłkę właśnie takimi rzeczami, nie opowiadać też o piłce, tylko mówiłem, 2002 rok, najpierw była kopia troszeczkę taka, bym powiedział, z tego co w tej niemieckiej literaturze, a teraz mamy dokument, proszę bardzo, nie opowiadanie, tak, tylko po prostu zrobić. Dzisiaj specjalnie na potrzeby tego programu nawet to wydrukowałem, proszę dotknąć, zerknąć. Bardzo proszę. Nie. Program szkolenia Piłka w centrum każdego dnia. Tak jest. I to jest właśnie ta futbol idea. I o czym, i co to jest ta futbol idea? To nie jest szkółka, tylko to jest miejsce, gdzie można przyjść i się uczyć piłki nożnej po prostu. Czy ty masz 8 lat? Czy 22? A jak jacy najmniejsi to są adepci dzieci, trafiają? Tak, to są dzieci. Bo to organizujecie takie bardziej indywidualne właśnie treningi, nie jest dla grup? To nie jest, ja chciałbym powiedzieć to, co, żeby to było jasne, że klub to jest najwyższa wartość, tak? To powinno być miejsce, gdzie kultura fizyczna stoi na najwyższym poziomie. Drugim takim miejscem powinna być szkoła, tak? Ze swoją kulturą fizyczną, tą podstawową, ogólną, tak, klasyczną. Daniel by mógł coś powiedzieć. Tak. A takie miejsce jak moje, to jest mój autorski projekt, to jest mój autorski pomysł, żeby przekazywać wiedzę dla zawodników, dla rodziców, jak mają ochotę, żeby wspierać to wszystko, co się dzieje w klubach, w szkole. Tylko problem polega na tym, że tam się dzieje niedobrze albo źle. Coś, co powinno być wsparciem, uzupełnieniem twórczym, staje się gdyby tak dla niektórych zbyt dużej ilości, tak jak dla Filipa Laskowskiego na przykład, nie, dla wielu innych zawodników młodych, którzy zaczynali u mnie gdzieś w wieku 13-14 lat. Teraz jest pierwsze pokolenie, coś ciekawe, które zaczynało wcześniej. Które zaczynało wcześniej, w wieku 8 lat, jak na przykład Adaś Brejna, który na pewno nas dzisiaj ogląda, bo sygnalizował. No właśnie to, napisał tak. Pytanie, jak ocenia pan szansę swoich młodych podopiecznych na świetlaną przyszłość piłkarską. Pozdrawiam. No to jest właśnie Adam Brejna. Samo pytanie świadczy o jego inteligencji. Oczywiście, że jestem wielkim optymistą, tak? Wierzę w was, wierzę w to, że zrozumiecie. Tak, może Daniel, to jest ten czas, skoro opowiadamy o Football Idea, to na ten materiał wideo. Bardzo proszę. Będą tam, zobaczycie państwo warunki, w jakich można trenować. Są to treningi indywidualne, tak? Tak, jest zazwyczaj. Jest to trening indywidualny z przekazywaniem bardzo takim ekspansywnym, bym powiedział, wiedzy, tak? Właściwie trening się zaczyna już w bramie, bo ja już czekam na takiego człowieka młodego z jego rodzicem w bramie. Zadaję pytania podstawowe, czy jak się czujesz, tak? I rozmawiamy o piłce nożnej, bo ja mam przekonanie taki, stąd ten program również napisany, że nam potrzeba jest czegoś więcej niż tylko mówienia o tych rzeczach, tak? My mówimy, jeden mówi, drugi mówi, trzeci mówi, za chwilę, a propos stomilu właśnie pewnie przejdziemy do tego tematu. Do tego też. I to jest jak gdyby takie charakterystyczne, a 20 lat temu, tak, powiedziałem sobie, jest. Proszę bardzo, dwa boiska, to jest akurat sztuczne, tam Adaś będzie często, właśnie to jest Adam Brejnak występował i wielu innych fantastycznych, tu zawodnik Stomilu, Krystian, tak, Stendel bardzo zdolny również, tak, tutaj zawodnik Naki Olsztyn, także mamy zawodników z Olsztyna. Ktoś potrzebował, chciał i nadal się kształcić, podwyższać swoje umiejętności, to jak najbardziej może się zgłosić. Zdecydowanie powinien przyjść z rodzicem absolutnie, żeby też rodzic zrozumiał. Tu Bartoszewicz, mój sąsiad z Gierszwałdu, niedaleko, sąsiednia gmina, tak, też bardzo zdolny. Bardzo zdolny zawodnik, tu Strzelca mamy. Taniej czy drożej niż te składki, o których tam w poprzednich programach rozmawialiśmy? Jest to na pewno ekonomia, o ekonomii trzeba rozmawiać, tak, jak najbardziej. Nakłady, ja powiem tylko, że nakłady na to wszystko to są ponad milion złotych, tak, moje nakłady. Ja nie liczę nakłady na program, ale też policzyłem to sobie, to jest... Czy ogólnie od startu tak, tych boiska, i... Tak, boiska, i... tak, same boiska, przygotowanie, utrzymanie tego tak, też. Tak, 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 to jest... Czyli już...
Tyle pękło. To są tego typu nakłady, także na pewno ta usługa nie jest najtańsza, ale proszę mi wierzyć, że mądrzy ludzie potrafią znaleźć rozwiązanie. Tak? Ja mówię tutaj, to nie jest kwestia ilości, poza tym ja tego też na Halnie, jak zauważyliście, nie reklamuję. To nie jest miejsce, gdzie ja czekam, tak, że ja czekam na tego klienta. Nie, ja gdybym chciał zarabiać, na pewno bym więcej zarabiał, gdybym te pieniądze inwestował w nieruchomości, w takie rzeczy. Nie, ale to jest miejsce, gdzie ja też oddaję trochę futbolowi to, co dostałem. Tak? To, co Tomek Rząsa kiedyś też rozmawiali. Był chyba u Was jakiś czas temu. Tak, widziałem na Facebooku. Polecamy Futbol Idea na Facebooku. Futbol Idea. Tomasz odwiedził, mówi, widzisz, Piotr, fajnie, bo robisz coś dla piłki nożnej. Ja też mam takie podejście. Tomasz Rząsa też fantastyczny człowiek. Robi znakomitą robotę w Lechu Poznań. I takich ludzi jak najwięcej w piłce nożnej. Tak, czy jeszcze jakieś pytanie? Nie, pozdrowienia od Kasi. Pozdrawia Sebastian Sosnowski. Pozdrawiam Sebastian troszkę, również. Troszkę widzów przybyło, to może przypomnę, bo trzy subskrypcje, brakuje nam tylko trzech subskrypcji do 400 subskrybentów, a więc liczymy na Was, że podczas tego programu pęknie 400, tak samo 895 lajków na Facebooku, także jeszcze tylko 5. Polecam znakomity kanał Sportowy Olsztyn. Potrzebujemy właśnie ludzi, którzy robią, tak, że nie mamy mediów, nie, nic się nie da, nie, no można kupić kamery, można kupić sprzęt, tak, można się kształcić i znakomity pomysł. I w tym sensie mamy wiele wspólnego, tak? Bo się chciało. Bo, no tak, to nasza pasja. Tak. I na razie sobie ją realizujemy, rozwijamy krok po kroku. I gratulacje. Tu dziękujemy za dobre słowo. Zadawajcie pytania na czacie, jeśli jesteście czegoś ciekawi. Ja pomalutku, tak, Daniel, masz. Mamy jeszcze kilka fotografii, takich wspominek. Tak. Możemy porozmawiać o tym, bo na wielu ściankach. No ale to wiadomo, agent piłkarski nie tak no, wielu, musi być. Bo ja przyznam szczerze, że Facebooka mam dopiero od pół roku. Dzięki swojej córce, tak, i Kamilowi narzeczonemu Julii. Po prostu i też mojemu otoczeniu, którzy Paweł Sobolewski i Piotr, no wszyscy już mają Facebooka, no właśnie, oprócz no. Ciebie. Ja się przed tym zbraniałem, gdyby byłem zajęty tą pracą, tak, tą pasją i nie widziałem nic poza tym, ale no dobra, no to zgodziłem się i rzeczywiście zdjęcia nigdy nie gromadziłem, nie? To co miałem, podzieliłem się troszeczkę z Wami, bardzo proszę, że bardzo, bardzo cenię sobie ten Facebook, jeśli chodzi o komunikację właśnie z Wami, ze słuchaczami, tak, z kibicami, ale również z ludźmi futbolu, przykładowo poznałem trenera Warchoła gdzieś tam na południu Polski, który napisał znakomitą książkę o motoryce. Ja tą książkę daję właśnie tym młodym ludziom, którzy zaraz będą wyświetlani, oprócz tych doświadczonych, jak Karol Danielak z Widzewa Łódź, który będzie teraz walczył, tu Kizniczenko, reprezentant Kazachstanu, tuż przed podpisaniem, tu Krzysiu Bredę w Wolfsburgu na stażu i na meczu byliśmy, a tu Manfred Mates, bardzo bardzo, bardzo wdzięczny jestem Manfredowi, bo on mnie prowadził właśnie przez ten program. Tak? On mnie karmił literaturą bardzo bogatą i on był tą inspiracją do zrozumienia piłki nożnej, tej współczesnej. No, te kontakty chyba zostały. Często się Pan odnosi do Wolfsburga. Zdecydowanie. Na stronie też. Zdecydowanie tak jest. Bardzo sobie cenię te kontakty. Przede wszystkim ludzi takich właśnie Kroyprega, czy właśnie Manfred Mates, gdzie można wymienić poglądy na temat piłki nożnej. Tak? U nas proszę zauważyć, że my mało rozmawiamy o piłce nożnej. Tak? My rozmawiamy jak już zaczynamy, to zaraz kłótnia. No. Tak, tak. Wynik nas interesuje, Tomasz, skład nas interesuje. Nowak, Tomasz, tak, przyznamy. Tutaj a, i Wrzesińska, tak, o którym tak, wspominaliśmy. Tak, Jagiellonia, wypożyczony teraz zostanie, więc ale bardzo wierzę w Konrada, że ruszy, no wreszcie ruszy. Szybki jest, to bardzo to szybki. Powinien się, no bardzo, właśnie, bardzo mądry chłopak, wspaniała rodzina, tutaj Maciej Kotarbak, granica Kęczyn, także nasze lokalne jest strzelec Seweryn, bardzo zdolny napastnik, który wiele lat już u mnie pracuje, którego wspieram. Oczywiście, jeszcze raz, żebyśmy byli precyzyjni, ci zawodnicy pracują w klubach, tam jest ich miejsce podstawowe, dom, klub, szkoła, tak? U mnie
bardzo ekspansywna wiedza, taka, które ja mam nadzieję, że oni po prostu, ja nie gadam im frazesów, tylko konkrety. Przede wszystkim z zakresu techniki, tak? Tutaj z kolei moje centrum, Ociepski, widzę na zdjęciu, Kacper, tak, bardzo zdolny zawodnik od Piotra Żurawela, gdzie jest naprawdę Adam Brejnak, właśnie, którego widzimy, bardzo zdolny zawodnik, ale już Wisły Płock, ma 14 lat, musi żegnać Olsztyn, bo w Olsztynie, pewnie o tym porozmawiamy chwilkę chociaż, nie ma boisk, nie ma możliwości. No już ten infrastrukturalny sufit. Kryzys, tak. Kryzys, no. Sufit to może za dużo powiedziane, no, bo nawet tutaj nie jeszcze ma, nie zaczęliśmy nie ma ani sufitu, ani podłogi. Budować. Tu jest no, jakiś stan umysłu, tak? Stan umysłu. Czemu? Tak, już po malutku będziemy zmierzać, bo jest to temat... Filip Laskowski. No, Filip Juzepajtis, to jest jeden z najmłodszych naszych klientów, że tak powiem. Filip to jest turbo Filip. Bardzo, bardzo, bardzo w niego wierzę. Jury na pewno zadba o to, żeby jury futbol zagrał, Piotr Żurawel i jego szkółka, żeby właśnie Filip rozwijał się znakomicie, bo to jest bardzo zdolny chłopak. Myślę, że wnoszę do branży coś oryginalnego. To z wywiadu dla Transfery Info 2015 tak. Rok. Co konkretnie? No to o tym rozmawiamy, tak? Nie banany, tak? Jak małpa na drzewie, tak? I patrzy, nie? Małpa patrzy, nie? To nie? I chce zjeść banana, nie? Ja to rozumiem. Pan też pewnie by zjadł banana, nie? Lubi pan nie banany? Oczywiście. Ja też lubię, ale oprócz bananów jeszcze są programy, jest inwestycja w bazę. Tak, dwa boiska, jedno ze sztuczną murawą, jedno z naturalną, jest podlewanie, tak, jest dział trenerski, tak, czyli trenerów reprezentuje zawodników, wszystko jest jak gdyby spięte, ten obieg myśli, idei, tak, jest dosyć duży, nie śpimy i codziennie coś się w firmie rodzi, dlatego jest to oryginalne. Oczywiście znam lepszych, być może mądrzejszych, być może lepiej położone firmy też są, tak? No, na pewno położenie ma też olbrzymie znaczenie. Też mam swoje ograniczenia, ale jednego mi nie można odmówić, to jest dobrej woli, tak? Bo to widać. I chęci. Tak, dobra wola, potem jest chęć. Tak. Działanie chyba. I potem zamienia się to w działanie, tak? Bardzo tego nam właśnie brakuje w wielu miejscach w piłce nożnej. Zaczynając od dobrej woli, tak? Dobra wola, żebyśmy ją wyczuwali. Jak ją można dostrzec? Czy jeszcze kolejny cytat pozwolę sobie przytoczyć też z tego wywiadu. Polska piłka będzie miała korzyści z mojej pracy, to właśnie między innymi to miał Pan na myśli, czy jeszcze na tą refleksję tak, przyjdzie czas? Wydaje mi się, że zdecydowanie, że niedawno byłem w PZPN-ie, że przedstawiłem, nawet dzisiaj wiceprezesa zaprosiłem, żeby nas oglądał, nie wiem, czy znajdzie czas, żeby zapoznać się z programem Waszym, w którym mam zaszczyt być. Ja byłem w PZPN-ie i zasygnalizowałem, że taki program jest. Pokazałem w tym czasie genezę powstawania jego, tak? Bo to nie jest tylko wiedza zdobyta w Europie, w Polsce, w Niemczech przede wszystkim, Wolfsburg, tak? Cały ten system to parę tysięcy godzin, ale też właśnie dorotowo, tak? Zawodnicy z Wrocławia, z dużych klubów, z Legii, z SMS-ów, z Białegostoku, z Trójmiasta, z Południa, nawet z Podhala się pojawi, właściwie no ze wszystkich większych centrów, tak? I jedno, co zauważyłem, to fatalna technika u wszystkich, tak? Czy to jest reprezentant Polski, czy to jest Centralna Liga Juniorów, to ten sam problem. I ten nowe wydanie tego programu, ja rozpocząłem od techniki, tak?
Odwróciłem wszystko to, co nawet Niemcy stworzyli, tak, bardzo ciekawie. To, co się na pewno od Niemców nauczyłem, to pisania programu w ogóle. Co to jest program, nie? I taka definicja programu szkolenia to jest prosty program dla wykształconych ludzi, ale to musi być zaakceptowane przez środowisko, dlatego poprosiłem PZPN o dyskusję twórczą. Ale ona musi być dyskusją, tak? To nie może być tak, że ja przyjadę, ja wyłożę wszystko i zostawię tak na biurku i panowie będą... Nie, poprosiłem ich o... Tak ożywię trochę program, to zdradzę trochę tajemnicę, o to, żebyśmy stworzyli warunki formalno-prawne do prezentacji, ale PZPN ma również przedstawić, co ma. I żeby mogli to ocenić, pewnie trzeba powołać też niezależną grupę ekspertów, tak? I do takiej... Mówi pan, sprawdzam. Tak, do takiej rywalizacji ich zachęcając, takiej sportowej, powiedziałem, wiecie co? I tak jak przyszła mi taka refleksja wtedy, w tym PZPN-ie, że wy mi przypominacie trochę kolegów z Lecha Poznań. Jak grałem w Lechu po powrocie z Niemiec, było rozbieganie pomeczowe i była siatkonoga słynna Polska, tak? Wszyscy grają siatkonogę, ja sobie rozbieganie robię, trochę stretchingu. Pytają się koledzy Ślusarski, Goliński, Dreyer, tak? To takie fajne młode pokolenie zdolnych ludzi. Czemu Piotr nie rywalizuje z nami? Ja tutaj nie ma jednego zawodnika, który jest w stanie ze mną seta zdobyć. To po co ja mam marnować czas, nie? No bardzo się oburzyli. No to już dla sportowca nic gorszego nie może ambicja. Być. Tak, tak. No i 10 zebrali. I gruby zakład poszedł, nie? Taki i mówią: Piotr, kiedy? I czy się zgadzasz, nie? Ja mówię, tak, 10, jak zdobędziecie, jeden z was, gramy do 2 wygranych, do 15, jednego seta, jak któryś zdobędzie, przegrywam. Jednego seta, tak. No oni myśleli, że będę się wahał, bo to naprawdę była taka, no już dosyć... Mocna stawka. Mocna stawka, tak, tak. No i to jest właśnie ten charakter sportowca, tak. Oczywiście wygrałem, tam po prostu miazga, tak. Żal mi do dzisiaj. Pisaliśmy sobie na Facebooku, niektórzy wspominali to nawet. Bardzo sympatycznie pozdrawiam, jak słuchacie. Oczywiście trochę w tym żartów jest, piłka musi to być. Ślusarski, Goliński, całkiem niezłe, lewe nogi. Tak, ale i Przerada, tam rywalizował i Miklosik, Arek, także tam jest tam parę takich ciekawych nazw z Wielkopolski. Marcin Dreyer, Goliński, tak, Michał. Także porywalizowaliśmy i mówię do tych w PZPN-ie dwóch panów bardzo ważnych, że może też tak to się skończyć. Czy wy jesteście na to gotowi, tak? Że przyjeżdża gość z Dorotowa, ma program, a wy, jak się okazuje, w listopadzie powołujecie dopiero grupę do jej pisania. Nie wiem, czy grupa może... Nie? Wydaje mi się, że warto by było, jeżeli słucha nas prezes jeden czy drugi, to warto to sprawdzić. Tak? Ja nie mówię, że jestem najmądrzejszy, ale porywalizujmy, tak? Kto... Dla polskiej piłki, tak? Zawsze można tu ulepszać. Coś zaczerpnąć, tak. Można... Można iść w kierunku twórczej dyskusji, tylko to musi być uczciwe i musi PZPN być do tego przygotowany. Ja jestem w każdej chwili, no bo jakby mam nie być, skoro sam napisałem to, prawda? Także tak. No i mamy 402 subskrypcje, dziękujemy. Gratulacje. Bardzo serdecznie i jedziemy dalej do 500. Jeszcze tak, wspominał pan... Bo ten ośrodek cały zbudowaliście wraz z żoną, swoich oszczędności, oczywiście. Właśnie karier, odkładania podczas karier sportowców. Ona była koszykarką. Tak, teraz wybitno. Też chyba zajmuje się Batka menadżerką. Batka jest agentką, tak? Bardzo dobrą, reprezentuje kilka wybitnych zawodniczek, tak? jak Gajda na przykład, tak? Bardzo znakomita, rozgrywająca Polska. Ale wiele, wiele innych, również młodych, podobnie patrzymy na sport. Batka, no, wybitna koszykarka. Muszę powiedzieć, że chyba nigdy nie zagrała słabego spotkania, ja przynajmniej nie pamiętam, tak? Zawsze grała bardzo dobrze albo dobrze, no to rzeczywiście to fenomen był, to proszę mi wierzyć, że nie mówię tego już jako mąż, aczkolwiek to jest wielki zaszczyt. Móc coś takiego obserwować, to był pakiet... To nie jest strach przed powrotem do domu dzisiaj? No wiadomo, że jesteśmy starsi, tak, siwiejemy, już troszeczkę się szczególnie u mnie, bo po bacie to nie widać.
przybywa, ale to był wspaniały czas. No i obserwowanie kariery Beaty, jej potencjału niesamowitego, to było też coś, co było piękne, tak? Fajnie móc w tym uczestniczyć, wspierać, tak? Tak. Razem walczyliśmy i razem teraz tworzymy. No Beata, bez Beaty na pewno centrum by tego nie było, tak? Bo to jest serce, ta kobieta jest tak, że wielu klientów z Polski do tej pory, ostatnio miałem telefon z Włoch, właśnie jeden z młodych wylądował gdzieś tam w tych klubach włoskich, tak? I Jakub dzwoni i mówi, że super, tak, że wspominają bardzo mile, że mile wspominają. Jest to gdyby coś ciekawego takiego, co nadało mi takiej odwagi po tych, powiedzmy, centrum samo jest od 7 lat, 8, już od 8 lat. Po tych 8 latach, jeżeli spotykasz się z koło tak setką osób z Polski, tak, w Dorotowie, i powiedzmy gdzieś grupa taka podobna, gdzieś tutaj lokalna, niektóra rzadziej czy częściej przychodzi, bo to nie jest miejsce na trening, to jest klub. To jest miejsce, gdzie zdobywaj wiedzę i w domu realizuj. Tam ja opisuję na przykład plan dnia, jak możesz sobie go zorganizować, tak? Co to jest technika. I to rozmawiamy, ale na boisku, tak? Nie opowiadam mu przy tablicy, tak? Tylko idziemy na boisko i opowiadamy sobie o futbolu na boisku, tak? I po tych doświadczeniach odważyłem się porozmawiać z PZPN-em, tak, żeby zobaczyli, ale jeżeli nie, to wystąpię bezpośrednio do klubów, tak? Na pewno zamierzam o ten program powalczyć, z ciekawości nawet poznawczej. Czyli kampania jeszcze przed panem? Tak, szersza. Tak, chciałbym porozmawiać z zainteresowanymi o piłce nożnej. Filip Nilpiński, pozdrawiam. Pozdrawiam. Filip również, bardzo zdolny chłopak, który z tej chwili w Stali Rzeszów, to jest od Piotra Żurawela również zawodnik, który, o, przykład Filipa jest znakomity, bo to jest chłopak, który rozwija się dzięki piłce nożnej. I gdyby nie piłka nożna, Filip nie rozwinąłby się tak na pewno, jak dzisiaj się jako człowiek rozwija. Jako tak? Człowiek. I dlatego jest bardzo ważne, żebyśmy my stwarzali warunki dla tych młodych, dla młodych ludzi. Tak? I wydaje mi się, że jeżeli ja piszę, to może później przyjdziemy do tego mojego zacięcia. Konika. Tak. Jeszcze o córkę chciałem podpytać, bo ona poszła w ślady mamy. I chyba udanie reprezentuje klub z Pruszkowa. Tak. Aktualnie są na pierwszym miejscu. Julka, to jest to, o co chodzi w ogóle. Tak? Jest piękną kobietą przede wszystkim, mądrą, tak? Ambitną. No, tutaj tu charakterek ma mocny. Pozdrawiam, córeczko. Przed programem mówiliśmy, że po tacie. Tak? Ma moje takie geny, tak? Absolutnie jest skuteczna do bólu. Ale ma też te naleciałości takie, co tatuś, co mi nie pozwoliło gdzieś tam może rozwinąć bardziej skrzydeł. Ona bardziej z tym walczy i jeszcze ma na to na pewno szansę. No jest niezwykle skuteczną koszykarką, tak? Wydaje mi się, że wszystko, co jest najlepsze, jest przed nią. Najważniejsze jest tylko dla ojca i dla żony mojej, dla Beaty, że nasza córka po prostu, ona zawsze od nas miała carte blanche. To dzisiaj Pruszków jest na zapleczu Ekstraklasy, jest liderem, co prawda, ale to nie ma znaczenia. Ważne, żeby człowiek był szczęśliwy, tak? Nie wszyscy będą w Bayernie grali. Jak będą grali, to trzymajmy kciuki. No, przykład Lewandowskiego, ja mówię, powinniśmy być dumni, ale też i wykorzystać to, że on tam jest do pełni. Tak właśnie ciągle o tej piłce myślę. I ta niemiecka. No, tak, żebyśmy zbadali temat Lewandowskiego, tak? Taka moja prośba do PZPN-u. Póki on jeszcze pamięta, co robił, póki to takie rzeczy trzeba badać, żeby rozwijać piłkę, plus takie dokumenty, nie banana. Nie gruszki na wierzbie, nie, banany na wierzbie. Nie, tak? Nie, że patrzymy na banana i my chcemy banana i będzie, nie, tylko właśnie taka synergia wiedzy może powodować rozwój piłki nożnej, tylko takie coś. No z lewym no to chyba też było tak, że jeszcze dobrze trafił w Borussii na dobrego trenera i to chyba tamta jego świadomość tak naprawdę mocno wzrosła. To jest niemożliwe, żeby to było takie proste. Nie? Oczywiście, że czym lepszy klub, tym lepiej.
ale to musiało się dziać już w domu, to jego otoczenie, kwestie odżywiania, też jego świadomości związane z wiedzą. To są bardzo ważne rzeczy, bo jeżeli chcemy rozwijać programowość, to musimy wiedzieć, jak się człowiek rozwija. Nie co, że my mamy jakąś wizję, tak? Tutaj bardzo dużo jest praktycznych rad, które są, jak gdyby wynikają z wiedzy, tak, z teorii futbolu, tak? Ale też i z praktyki, z tego co zobaczyłem przez całe życie, to co czułem, czuję, widzę, jest to praktyczne. I po to co powiem taki wywiad z Lewandowskim, ale nie tylko, z tymi wybitnymi zawodnikami, którzy dotykają tego sufitu, tak? Tego sufitu, żeby zbadać to. A wracając do córki, to najważniejsze, że uprawia koszykówkę, robi to z pasją, robi to z sercem, kocha to, a reszta to się nie liczy, tak? Reszta się liczy, aczkolwiek no jest skuteczna, ostatnio 9 trójek rzuciła, no to mama nigdy nie dała rady takiego osiągnięcia zrobić, nawet Beata, która no miała wszystko, no ale... No tak, widziałem tą grafikę na niesamowite, to trzeba zdawać sobie sprawę, kobieta 9 trójek, i przy bardzo wysokiej skuteczności. Trzeba pamiętać, że Julia w Ekstraklasie jednym z poprzednich sezonów, nie wiem czy nie ostatnim, tak, była miała największy procent skuteczności. To, czyli ta skuteczność jest jej domeną i po karierze też będzie skuteczna, będzie sobie radziła w życiu. Ale już w innej materii. Dobrze, to przejdźmy teraz do tego, do czego się odwołuje Pan co jakiś czas do tego swojego konika, do tych publikacji na olsztyn.com.pl. Powiedział Pan kiedyś, że to nie narzekanie, to troska. Tak. Że te artykuły, ten cykl, można to tak śmiało nazwać, co jakiś czas... Oczywiście, że tak. Bo nie potrzebuję tego. Przecież każdy, kto ma troszeczkę myśli logicznie, wie, że ja nie potrzebuję olsztyn.com.pl i pisania 94 razy już o tym samym, tak? Bardzo dobrze, bo jeżeli małpa nie rozumie, tak? Starczy patrzeć tak i mamy na przykład prezydenta, który jest w samorządzie od 2001 roku i on na konferencji ostatniej ze Stomilem mówi: ja nie wiedziałem, że Stomil chce budować stadion, nie ma pieniędzy w budżecie, no to nie jest takie proste. Tak jakby nie był od 2001 roku w samorządzie, jakby nie mógł wziąć te parę kartek, nie, gdzieś tam coś zaplanować, tak? Po prostu w tym kierunku działać. Nie dość, że tak, to jeszcze nie daje się możliwości jakiejś dyskusji, tak? Dlatego ja pozwoliłem sobie gdzieś kilka lat temu, 6-7 lat temu zapisać pierwszy felieton, drugi, trzeci, dziesiąty, teraz już jest ich 94 i ciągle o tym samym piszę i bardzo dobrze, bo jeżeli nie dociera do małpy, tak? Oczywiście aż do skutku, tak? Do skutku będę pisał, aż małpa zejdzie na ziemię i zacznie myśleć w kategoriach, że nie tylko banan, co w wyniku trawienia, tak, i potem znowu banan, tylko zacznie myśleć, że są dzieci, nie? Że są dorośli, że jest wizerunek. Teraz słyszę, że Stomil zakontraktował zawodnika. Przecież jak on tutaj przyjedzie, jak on zobaczy ten człowiek, ten stadion, te boiska treningowe, oczywiście on ma pracować tutaj, tak, ale to jest kompromitacja. No, on będzie o tym mówił potem. Tak, dzisiaj wracam z jakiegoś Wolfsburga, tak, czy z Braunschweigu. Mogę pogratulować tym ludziom za pośrednictwem waszym. Naprawdę macie fantastyczne kluby. Jestem dumny, że mogłem u was grać. Warunki były fantastyczne, dałem się je wszystko, tak? To był wspaniały czas. Tam się urodziło moje dziecko, tak? To było wspaniałe miasto. Chciało się przychodzić na trening, nie chciało się z niego schodzić, tak? Wszystko było super. Nie wiem, co mówią ci zawodnicy, którzy tutaj byli, tak? O Olsztynie, o twoim mieście, o moim mieście. O samym Olsztynie może okej, ale baza, no niestety, mówi to każdy gość w naszym programie, że... Ale ten człowiek tu pracuje, tak? On tu ma zarabiać, on ma tu się rozwijać. Jak ten młody człowiek, który wchodzi na takie klepisko, on ma tutaj rozwinąć swój talent? Oczywiście, że nie ma alibi, panowie, zwracam się teraz do swoich młodych podopiecznych, z którymi współpracuję na tej bazie, o której powiedzieliśmy. Pracować, są ciężkie warunki, to tym bardziej pracować. Ja mam taką teorię, że trzeba, czym ciężej jest, tym trzeba więcej pracować. I przykładowo, jeżeli Stomil chce się wyrwać i Olsztyn z tego marazmu, to musi więcej pracować niż inne miasta, inne kluby, tak? To jest bardzo proste i do tego mądrze. Do tego mądrze, a nie tylko... No chyba tutaj obaj dobrze wiemy i też i kibice, i że po prostu brak tej dobrej woli, bo
To też pokazała ta ostatnia konferencja prezydenta, że jakieś udawanie, tak, albo nie wiedział, że nie ma długów, a napisali to w oświadczeniu, potem to usunęli, ktoś to wyprostował z Rady Nadzorczej. Tak, to są takie, tego by nie było, gdyby było szersze patrzenie, tak. To musi być, i teraz taka to jest ważna treść, to musi być komunikacja pomiędzy samorządem, klubami, związkiem, szkołami, tym całym systemem, który mamy stworzony, on nie jest najgorszy, tak? To wszystko do wykorzystania, tylko nie poprzez listy, konferencje, tylko codziennie trzeba nad to pracować, żeby ludzie widzieli tego efekty. Jeżeli panowie się spotykają na konferencji, jeden mówi, że on już nie ma banana, a drugi mówi, że jeszcze ma, tak? Jeszcze mam, ale nie dam, nie? Na przykład, albo dam. Najczęściej jest to ten sam banan. To jest ten sam banan, to jest to żenujące, tu czas naprawdę, to są podstawowe rzeczy i ta dobra wola. Nie? Pisząc te felietony, naprawdę mam dobrą wolę, chodzi o to, żeby ten młody człowiek wszedł na te boisko, miał wykształconych trenerów, żeby związek przekazywał jakieś treści futbolowe, a nie był pusty jak afrykański bęben, jeśli chodzi o futbolowe treści, tak? Mhm. Żeby tworzyli jakieś infantylne programy, to w ogóle jest jakaś katastrofa, tak? Żeby był to jakiś poziom, który można nazwać poziomem na miarę XXI wieku, gdzie można rywalizować z Niemcami właśnie, bo czemu nie? Byłem, widziałem, normalnie ludzie, tak? Dwie nogi mają. My możemy być lepsi. Czemu nie? Przecież my w 1974 roku byliśmy u nich lepsi de facto, no, żeby nie pogoda, tak? Tak, tak? 82 rok, nie ma problemu, tak? Pokazaliśmy już, że możemy. Inne dyscypliny, piłka ręczna, siatkówka, jesteśmy w stanie rywalizować z najlepszymi. Mamy to genetyczne możliwości, tylko no taki region jak Olsztyn ze swoimi 1,5 milionami ludzi, tak? To jest kraj większy niż Malta i Islandia razem wzięte. Na Islandię nawet poleciałem, żeby zobaczyć, jak oni to zrobili, że weszli do tego ćwierćfinału, na poziom ćwierćfinału Mistrzostw Europy. No, odpowiedzmy sobie na pytanie, czy taki Olsztyn naprawdę nie stać na to, żeby tutaj było normalnie, że rodzic oddaje dziecko do klubu i to dziecko normalnie się rozwija. Nie, tak, jest, jako, nie jest szukanie jeszcze po jakichś zamkniętych obiektach. Tak, nie żadnych filozofii. Rezerwowanie, wiadomo, no, trenerzy na telefonach non stop, dobra, teraz ja, potem ty po mnie, tak? Tak. I teraz rzeczywiście trzeba to uporządkować po prostu. Samorząd powinien inwestować w infrastrukturę, tak, a nie w korumpowanie klubu jednego, tak? Który uzyskuje nieuprawnioną przewagę w wyniku płacenia publicznych pieniędzy na klub. O tak? Tym już efekt odwracającego. Ale w sytuacji, kiedy nic nie robicie dzisiaj, to rzeczywiście no, to trzeba się zastanowić, czy jakiegoś etapu przejściowego tym klubom nie dać, ale klubom. To nie może być tak, że na konferencji u prezydenta wypowiada się pan z Osiru, który zatrudnia koło 300 osób czy 200, nie wiem już w tej chwili, bo pamiętam, prowadziłem dialog z panią rzecznik z ratusza. To są ponad 1 000 000 złotych miesięcznie wydawane na pensje na urzędników od bazy sportowej w mieście bez bazy sportowej. Jak to logicznie wytłumaczyć? I ten pan się wypowiada, on krytykuje grę Stomilu, co kompromituje w ogóle i ten Stomil i tego pana, tak? Także tam dobrali się. To jest czas, że po prostu czas na inwestycje twarde, czas na uzupełnienie wiedzy, bo inaczej, no niestety w tej dżungli te małpy spadną z tego drzewa z głodu, tak? Bo banany wyschną. Zabraknie. I się okaże, że kopalnia diamentów też może zbankrutować. No, futbol jest taką kopalnią diamentów, że ciężko zbankrutować, ale no, wydaje mi się, że mamy teraz szansę również na to. Nie pierwszą zresztą. Tak, no, każdy, niemalże każdy artykuł budzi wielkie komentarze, wiele komentarzy. No i tutaj część ludzi oczywiście się zgadza, tak będzie zawsze. Część sobie upatruje tutaj w panu
jakieś szukania zadymy. Może trzeba dodać wideo do tych na łamach sportowego Olsztyna do tych artykułów i zacznie docierać. Z przyjemnością skorzystam. Z waszego zaproszenia nie miałem okazji dawno być w mediach jakikolwiek, także nie jest tak, że... Cieszymy się również. Że jestem stałym bywalcem. Wydaje mi się, że absolutnie ktoś, kto tam widzi zadymę, no niewiele widzi, tak? No wydaje mi się, że tam treść jest jasna, oczywista. Ja nie mam interesu w tym, żeby tu były boiska, tylko po prostu ja jestem stąd, tak? Ja się wstydzę, jak każdy z nas, i pan, i trenerzy w klubach, tak? To jest kompromitacja, ale boiska to jest jedna sprawa, ale też brak wiedzy, tak? Też dostrzegam niestety w naszych klubach i w tych najlepszych również, i tych gorszych, we wszystkich, tak? Tak, żeby uczciwie postawić sprawę, no bardzo duże braki wiedzy na poziomie tym podstawowym. Także my też w przyszłości nie mamy z tego względu, nie tylko dlatego, że nie mamy boisk, ale środowisko piłkarskie nie chce się rozwijać. I mogę o tym mówić, bo w moim przypadku jest to łatwe do sprawdzenia. Jeżeli ktoś uważa inaczej, to zapraszam Sportowy Olsztyn i zapraszam tego kogoś, co uważa inaczej, do siebie. Siądziemy, czy ja przyjadę do was, nie ma problemu, wyjdziemy na boisko po prostu i porozmawiamy na boisku o piłce nożnej i może się okazać, że to nie tylko, tylko nikt nie zdecyduje się na takie coś, tak? Bo to jest jak gdyby też dowód wprost, że jest słabo. I że no tak na poważnie nikt nie chce tej zmiany, tak? Że to dużo się mówi, że są krzywe boiska, ale my byśmy będą równe boiska, ale wiedzy nie wiedzy, ale... Już jak będą równe boiska, to proszę mi wierzyć, że człowiek ma to do siebie, ci młodzi właśnie jak Adam, jak Filip, wszyscy, oni sami z siebie mogą się uczyć lepiej, tak? Będą mieć lepsze warunki, ale ja liczę na to, że właśnie takie te kluby jak Stomin, czy Żuri, czy Naki, czy Warmia, tak? Wezmą się za robotę troszeczkę, bo zastanówmy się, tak, takie postawię pytanie, no co jest ważniejszego, niż młody człowiek, tak? Niż człowiek w ogóle, tak? Młody też. Nie? No co jest ważniejszego? Czy naprawdę, panie prezydencie Grzymowicz, pan nie zdaje sobie sprawy, że to są ludzie? Tak? Ludzie, nie małpy. Pan mówi, że pan nie da Stominowi banana, tak? Czy dla Żuriego, czy tam... No dobrze, to banana pan nie daje, ale boiska pan by mógłby zbudować, bo to jest pana, już nie powiem jaki obowiązek, bo nie chcę, żeby kanał zamknęli. Nie, myślę, że nie. Marek Gzyl pisał, przejdę do pytań z Twittera, bo Marek bardzo Gzyl pytał, troszeczkę tu będą pytania pod kątem właśnie o tym, o czym mówimy, czyli miasta. Łomatko obawiał się, że będzie jechane po Stomilu, że aż głowa boli, bez alko nie zniesę. No mam, nie jest chyba źle, tak uważam, ale mam nadzieję, że drink czy też inny alkohol smakuje i oglądasz nas. Krzysztof, czy wystartuje pan w najbliższych wyborach do Rady Miasta Olsztyna? Oczywiście, że nie. Ja się do tego nie nadaję. Tak? Każdy człowiek powinien znać swoje miejsce w szeregu. Ja się określiłem, to jest tutaj, to co widzieliście państwo, boiska, to jest reprezentowanie ludzi. Dobrze to robię, tak oni twierdzą, że potrafię o ich sprawy walczyć. Mam tak twierdzą w klubach, tak? Pozdrawiam prezesów. Z jednym mieliśmy komunikat, umówiliśmy się na piwo gdzieś tam na południu Polski właśnie. I taki człowiek z poczuciem humoru. Bardzo, bardzo się cieszę, że takich ludzi spotkałem na swojej drodze, bo jak mówię, oprócz tych bananów, tak, to jest, że właśnie człowiek jest ważny, że wielu fantastycznych ludzi poznałem, których losy różnie, tak jak i moje, tak, wygrywamy, przegrywamy, ale wielu z tych ludzi naprawdę działa w dobrej wierze i też to widzę. Potrzebne jest spięcie tego wszystkiego w jakąś całość. No my musimy zacząć rywalizować z najlepszymi. Nie zrobimy tego tymi sposobami jak do tej pory, tak? Bo potrzeba jest szerszych programów, zaprzęgnięcia nauki, ale szerszych kręgów biznesu, samorządu, państwowych, tak? Żeby ruszyć z poważnymi projektami, a nie z takim
grzebaniem, takie toczenie takiej kulki, tak, co rzuki takie, wiadomo, o takiej kuli myślę. Mm-hmm. Takie programy tak, mamy, tak, czyli to, na przykład... Z tym boryka się każdy prezes Stomilu, właśnie tutaj napotyka te bariery. Czyli na przykład wycofujemy tabelę, bo myślimy, że jak wycofamy tabelę, to nie będzie presji. Mm-hmm. No Piotrek Żurawel wypowiedział się. Ale to nas nawet tak... nie o to chodzi, bo ja nie polemizuję, bo to nie o to chodzi. Tak? Ja uważam, że tabele w niektórych krajach nie występują. Nie zgodził się właśnie. Dlatego, żeby mieć więcej czasu na szkolenie, żeby szybciej i więcej dzieci przebywały na boisku, a nie po to, żeby nie było stresu. Co to jest za stres, że jest tabela? No ja tego po prostu nie rozumiem. Tak? Dla dziecka po pierwsze przyjemność, zabawa, tak, później jakiś wiek to. A dużo zależy od trenera, jeżeli on będzie po prostu tak szkolony i tak dobierany, i taka będzie selekcja, jak w tej chwili mamy, średnio krajowa, szczególnie w naszym regionie, to żadna tabela i brak tabeli nie pomoże takiemu człowiekowi, bo nie będzie tabeli, to będzie źle, a jak będą tabele, to będzie tak samo źle, tak? No bo to jest logiczne, tutaj się już logika kłania, także musimy to szerzej zmieniać, szerzej. Absolutnie, tu musi być poważna oferta dla polskich firm, spółek Skarbu Państwa, żeby jak najwięcej pieniędzy szło na futbol, ale młodzieży, dzieci na wiedzę również, żeby w tym kierunku iść, a nie w karmieniu polityków. Tak? Czym więcej pójdzie na sport, tym bardziej go rozwiniemy, szybciej wrócimy na swoje miejsce, a mniej kasy dostaną politycy ze wszystkich stron. No to 7 lat temu już ten wywiad dla Transfery Info, jest taki cytat: władza, polityka, przypadek, amatorszczyzna, półśrodki. Chyba niewiele tak. się zmieniło. Ale trzeba rozmawiać, tylko dzisiaj polityka wchodzi do piłki nożnej, tak, i w bardzo wielu miejscach i tam szuka swoich macek, nie? Jak najdalej od polityki, tak? Polityka ma służyć piłce nożnej, tylko żeby służyć, to trzeba mieć komu, tak? I my jako środowisko musimy przedstawić ofertę konkretną, ale nie taką, że za 5 lat każdy będzie widział, że to jest kolejny blef, kolejny pic i fotomontaż. Według zasady wszyscy kłamią, ale to nie szkodzi, bo i tak nikomu nie ufa. Nie? Taka jest atmosfera dzisiaj w piłce nożnej naszej. No tak. Trzeba po prostu konkretami zacząć operować i szerszą ławą. Ja widziałem, jak Niemcom to się udało w 2000 roku. Tak? Prowadzili, zrealizowali. Jest jednym z adresów, z którym można się kontaktować. Chętnie pomogę. Trzeba szukać takich ludzi, którzy widzieli, jak inni to zrealizowali, tak? Ale trzeba iść w kierunku swoich programów wiedzy, nie bać się po prostu takich programów szerszych, tak? Nie na zasadzie właśnie tego patrzenia na tego banana, tak? Ciągle ten przykład podaję, ale to tak mi to wygląda. Trzeba zejść z tego krótkoterminowego myślenia, też a propos Stomilu właśnie, nie? To jest właśnie takie ciągle tu i teraz, tak? Ciągle jest problem. A gdzie jest rozmowa o piłce nożnej? Gdzie jest podniesienie? Czemu ja nie słyszę u swoich klientów, tych, co przychodzą? Rzadko, tak, ale to jest dobry też sondaż. Mhm. Jest narzekanie i tak, żeby było sprawiedliwie na wszystkie olsztyńskie kluby. Tak? Jest prawie, że idealnie tak samo. Tak? No oczywiście tutaj Piotr Żurawel troszeczkę lepiej, bo też ma bliżej boisko, też ma szkołę, ale szału nie ma w Olsztynie. Tak? Jest wręcz odwrotnie. No i tutaj zacznijmy o tym rozmawiać, bo przecież proszę zauważyć, że prezes Stomilu jest prezesem jakiego klubu, panie Krzysztofie? Jakiej sekcji Stomilu? Stomil ma jedną sekcję, nie? Spółka akcyjna. Spółka akcyjna. Jaka to jest sekcja, jaka dyscyplina sportu? Piłka nożna. No właśnie. A ile w tej piłce nożnej? No, wystarczy pójść na mecz Stomilu, nie? I z całym szacunkiem, ale tam nie widać futbolu w ogóle. Nie. To nie jest śmieszne, bo włączysz kanał dowolny drugiej Bundesligi, no ta runda trzeciej Bundesligi. Wyjątkowo nieudana. Nie. Ale już, dotyczy to tak. Generalnie... No dobrze, no to pójdźmy na mecz dowolny juniorski zespołów Stomilu czy innych zespołów. Tam też futbolu nie widać. Czyli my tworzymy kluby piłkarskie, a nie nauczamy piłki nożnej. Bo jeżeli jest inaczej, to również to ja przyjadę, ja chcę to zobaczyć. Chcę zobaczyć ten zespół piłkarski, ja będę się cieszył, pogratuluję i nawet jeszcze
ufunduje nagrodę jakoś, nie? Tylko chcemy zobaczyć trochę piłki nożnej, czyli przyjęcia, klepy, zwody, ścianki, ruchliwość z piłką, tak? Mikrotaktyczne zagadnienia, prawidłowy rozwój w danej kategorii wiekowej. To wszystko jest zdefiniowane, tak? Przynajmniej u mnie, tak? Ja właśnie też umknęło mi, chciałem o rocznik 2004 zapytać, czy gdzieś się pan tam przygląda, czy tak. miał styczność z tymi chłopakami, bo o nich jest głośno. Też między innymi dzięki panu Markowi Brdakowi, Adamowi Zejerowi, który świetnie, wydaje mi się, że wykonuje pracę trenera. No teraz no, też problemem jest to rozwiązanie rezerw. Ci chłopacy nie mieli gdzie trenować, jeśli nie łapali się do pierwszej tak. drużyny i to się trochę rozmyło gdzieś po wypożyczeniach, po województwie. No i nie wiadomo, ilu przetrwa, tak? No to taka szkoła dla no nich właśnie, dość życie mocna. Czy to ma być szkoła przetrwania? Mamy XXI wiek, 2022 rok. Może o to chodzi. Ludzie latają w kosmos, a u nas mamy jakiś jeden rocznik. Tak, bardzo... Te słynne UFO. Bardzo, tak, bardzo ciekawy rocznik, tylko tam też futbolu nie widać. Pójdziemy na mecz. Okej, ja chciałem zobaczyć piłkę nożną. Co ja tam widzę? Widzę zaangażowanego trenera na pewno, widzę pana Marka zaangażowanego, widzę... Bardzo ciekawy materiał genetyczny, mentalny tych zawodników, tak? Ale to wszystko można sprawdzić. Pójdziemy na mecz 2004 rocznika i zobaczymy, ile jest piłki w piłce, bo my ciągle myślimy, że jeżeli się wygra mecz, ja byłem mistrzem Polski w tym regionie, tak? Z tego mistrza Polski jeden, może dwóch zawodników coś pograło dalej w piłkę, tak? To jest bardzo ważne, wygrywać, i przy czym ten zespół w Polsce się jakoś nie liczy za bardzo. Nie? No dzisiaj jest na poziomie jakim dopiero będzie walczył chyba o te centralne tak. ligi. Także my tworzymy takie mity, ale okej, jeżeli to jest taki dobry zespół, to również zapraszam, przyjadę, dwa ćwiczenia, jak wykonają. Nie, mówię jak najbardziej serio, zaczniemy rozmawiać w piłce po piłkarsku, tak? Dostaną dwa ćwiczenia, czy potrafią na przykład uderzać wewnętrzną część o stopy. Tak? Możemy to sprawdzić, u mnie jest równiutkie boisko i wewnętrzną część stopy, czyli co powinien umieć 8-latek, 9-10 już, 10, a na pewno 12 już latek. Mm-hmm. Tu mamy, tak? I teraz tak, jest pytanie i z tego wyciągniemy wnioski. Moim zdaniem 90% zawodników nie będzie potrafiło wielu technik podstawowych zrobić bez przeciwnika. Jak to będą robili z przeciwnikiem, to lepiej nie patrzmy, dlatego potem jest kopnij, biegnij, a że chłopaki mają taki, ten, na przykład Brdak właśnie, junior, tak, czy napastnik z Nidzicy, tak, nie wiem, czy pan pamięta nazwisko? O, chyba nie. Tak, ale wszyscy wiedzą, kogo chodzi, Florek, tak, Florek, ciekawy chłopak rzeczywiście, ale wielu innych, Drabiszczak, tam jest wielu ciekawych ludzi i wielu z nich może wyjść, tylko zwróćcie uwagę na to, że ciągle mówimy, że może jakieś jednostce się uda. A gdzie jest gra zespołowa? Futbol to jest gra zespołowa, tak? Jestem przekonany, że tam jest wielu bardzo dobrych ludzi, tylko nie ma zespołu de facto. To też nie jest zespół piłkarski, tak? To jest kopnij, biegnij i tak wygląda generalnie olsztyński futbol. I czym lepsza selekcja takiego właśnie pana Brdaka, taki Adasia Zejera, tym no, dominacja większa, tylko na końcu nie mamy piłkarzy. Nie mamy piłkarzy w najlepszych ligach europejskich, tak? Mało który trafia gdzieś. No, przebija się nawet później na zachodzie, jeśli przebija tak, się tak. w Polsce. Mamy jak na nasz region bardzo słabe liczby, tak? Słabe liczby, ale też nawet takie, że one są nadrabiane, bo przecież mamy Kunów, tak? Mamy Szymonowicza, mamy w Lidze Włoskiej też zawodnika, tak jest w Chinach Adrian, tak, ale też umówmy się, że tutaj w tym miejscu mało kto się kształtuje nawet w piłce seniorskiej. Mm-hmm. Bardzo często wyjeżdżają już zawodnicy wieku, tak jak Adam właśnie Brejnak w wieku 14 lat. To jest absurd. On dzisiaj powiem Szymanie, przy tacie w szkoła, tutaj szybki dostęp do boiska, równego boiska, nie? A nie, że się nie da boiska zbudować, tak, da się. Jeszcze jedno pytanie. Pitbull to może prezes Stomilu w przyszłości? Nie, absolutnie nie ma takiej opcji. Ja mówię, na pewne pytania, tak jak ten zakład z siatkonogą, mam szybkie decyzje i odpowiedzi. Nie ma w ogóle takiej możliwości, żebym był kiedykolwiek prezesem. Ja jestem od spraw zawodowych, piłkarskich. To jest moja specjalizacja, czyli wiem dużo o piłce.
potrafię negocjować kontrakty, znam się na tych kontraktach, znam się na tym prawie sportowym i to jest gdzieś tutaj mój zakres tej wiedzy. Jest wielu fantastycznych ludzi z potencjałem, jak Maciej Radkiewicz na przykład, który pierwsze co zrobiono... Maćka. Chciałem zapytać, czy to jakaś rodzina? Nie. To jest, tak, broni pan też Nie, poznałem, tak. To jest człowiek, którego znam, który jest przecież wychowankiem Stomilu, który był zawsze oddany Olsztynowi, któremu się udało zrobić karierę dobrą w mediach, tak. Dzisiaj jest dyrektorem poważnego medium, wcześniej był w Polsacie, w telewizji publicznej. To jest jeden z takich przykładów ludzi stąd, którzy muszą za chlebem wyjeżdżać. Tak? Mhm. I mamy człowieka, tak? Ma zacięcie dobre futbolowe, rozumie, przede wszystkim ma dobrą wolę, tak? I ma intelekt, który jest w stanie układać, ale na bazie dobrej woli. To jest bardzo ważne. To widziałem u Macieja. Czego nie dostrzega nowy właściciel, jego ekipa i pierwsze co robią, to człowieka, który ratował w najgorszych chwilach Stomil i do tego z potencjałem, mówię to ja, tak, który troszeczkę w życiu widział, tak, to go się zwalnia. To jest sytuacja, której ja nigdzie nie widziałem nigdy, a widziałem przejęcia klubu, bankructwa klubu, wiele widziałem, ale takiej sytuacji nie widziałem. A Maciej ma potężny potencjał, ja bym marzył o tym, żeby on tutaj wrócił. Dla Stomilu nie ma łatwych rozwiązań już dzisiaj. Te 3 lata tylko pogłębiły ten kryzys w mojej ocenie, a Maciej mógłby pomóc, tak? Tylko no, był ten czas. Nie? Radził pan, też pisał pan o tym, doradzał pan panu Michałowi Brańskiemu, tak. Rozmawialiście ponoć, tak. No ale chyba obrał swoją ścieżkę z innych doradców, nie wiem jak nazwać to. Znaczy, wydaje mi się, że doradcy doradcami, wszystkie decyzje obarczone doradcami są decyzją pana Michała Brańskiego, tak? Nie można mówić, że ja nie wiedziałem kto to jest, no to dobieraj sobie lepszych doradców, i będzie mniejsze konsekwencje będziesz miał, będziesz miał wtedy troszeczkę inaczej, tak? Ale odpowiedzialność spada zdecydowanie na szefa wszystkich szefów i nie ma co zwalać na Michała Żukowskiego, tak? Czy na drugiego doradcę, czy na Macieja Iwańskiego. No to są ludzie, którzy no, mają taką wiedzę o futbolu, jaką mają, tak? I to, co już mieli do powiedzenia, to chyba powiedzieli. Nic więcej nie widzę, żeby tam to szło do przodu. Niestety, ale słabo to wygląda, tak? Nie widać twórczej dyskusji. Mhm. Jest to jałowe, zawsze spóźnione. I na siłę, to nie, na pewno. I nie na temat, nie? I nie na temat najczęściej. Nie ma w tym wszystkim futbolu, tak? Jeżeli ja słyszę, że pan Michał Brański mówi o młodzieży, żeby dać te parę bananów, żeby dać, bo my mamy młodzież, to, a jury nie ma młodzieży, a Warmia nie ma młodzieży, to jest tylko najgorsze jest to, że ten odbiorca, inne te małpy, te goryle może tak nazwijmy, żeby ten porównania jakieś takie bardziej barwne były, one mówią, że one nic nie zbudują dzisiaj, nie? Bo one dzisiaj się dowiedziały w ogóle, że nie ma boisk, tak? I dobrze, że są takie media jak wasze, bo może to wybrzmieć więcej, tylko gdzie są pozostałe media. To po takiej konferencji, takiego szefa OSIR-u i takiego prezydenta już powinno dzisiaj nie być. A przynajmniej, no to zwracam się do rodziców, Stomilu, Warmii, Naki, Żuri, tak? Jeszcze tam można znaleźć jeden z dwa klubiki, tak? Marcin Kuśma, szkółkę bardzo fajną. Sam przyjdę, pomogę. Chodźmy pod ten ratusz razem, tak? Także trochę ja nie miałem w sobie nigdy takiej żyłki rewolucjonisty, tak? Raczej przedsiębiorcy, ale dzisiaj mówię, to warto wyjść. To jeżeli coś warto, to nie mogą wasze dzieci być traktowane jak gorzej, jak mój Benhaker, jak mój pies, nie? Po prostu jest to niegodne i po to warto, nie? Wydaje mi się, że ludzie też powinni zacząć mówić nie, bo pan prezydent i radni. Bo ja nie. Gdzie są ci radni, nie? Pozostali, gdzie ta opozycja jest? Jakaś opozycja jest w ogóle w Olsztynie? Zaraz mi odpowie na to pytanie. Powinni mówić w tym zakresie jednym głosem, tak? Wymagać coś, nie? Tu pan prezydent łaski nie robi. To są pieniądze podatników, tak? I ten Europejczyk powinien wreszcie, bo mówi o sobie, ja to jestem Europejczykiem, taki mnie ciągle Unia, ten nie lubi tych rządzących.
ci rządzący nie lubią jego, tak, tak jest, nie? Wojna polsko-polska, tak. A efekt jest taki, że nie ma jednego boiska równego w Olsztynie. Posuwamy się do przodu, ani o stadionu nie ma, jest, no ale każdy chce bananów. Dobrze, o tym jeszcze będziemy rozmawiać, na pewno wrócimy do tego tematu, między innymi, tak, zakończymy optymistycznie, ale chciałem powiedzieć, że w marcu postaramy się zaprosić pana Michała Żukowskiego. Mało brakowało dzisiaj, by się udało, ale online miało być, wolałem jednak osobiście, postaramy się dograć to spotkanie. Na pewno odniesie się do pewnych rzeczy, na pewno zapytamy go o kilka innych rzeczy. Zostawię te dwa banany. Dobrze. Mam nadzieję, że się nie zepsują do tego czasu. Ale tak jak mówiłem, optymistycznie kończymy. Całkiem fajnie się rozmawiało, półtora godziny szybko minęło. Pozdrowienia od pani Sylwii Cesarz. Pozdrawiam z Wrocławia. Wrocław. Tak, wizyta w Football Idea, to do dzisiaj super wspominamy. Zwłaszcza Ignacy. Beatry, bardzo zdolne dziecko macie, dziecko. Bardzo, bardzo zawodnik z poczuciem rytmu takim piłkarskim, gra w centralnej lidze juniorów w Śląsku. Bardzo zdolny chłopak o niezwykłym talencie, który ma bardzo zdolną siostrę też i to widać, że on jest z takiej rodziny, gdzie to poczucie rytmu jest na bardzo wysokim poziomie. No zachwycony byłem jego takim potencjałem i widzę w nim bardzo duży potencjał, bo musi się rozwijać. No, Wrocław ma znakomite warunki do pracy i wydaje mi się, że o tyle ma łatwiej, ale do lokalsów naszych ziomali czym ciężej, tym więcej, tak? Można robić w domu, rano, przed blokiem, nawet na balkonie można wszędzie w piłkę uprawiać. Jak ktoś chce, na klatkę wyjdzie i ćwiczy. Dlatego pomyślcie o tym, co zrobić, żeby być lepszym od tego zawodnika w Bundeslidze poprzez samodoskonalenie. To dużo od Was zależy. I jeden komentarz z Facebooka, Joanna Wulfert. Czy Olsztyn docenia ten skarb? To chyba o panu było. Miło jest słyszeć, że wrócił pan do Polski, pracuje z olsztyńską młodzieżą, bardzo dobry i ceniony piłkarz niemiecki Bundesliga. Pan Joanna to wybitna postać w walce o dzieci, które są z rodzin Polski, międzynarodowych, między innymi polskich właśnie, mieszanych, która właśnie dba o dobro dzieci w takich sporach różnych między państwami. Aha. Znakomita postać i jeżeli ktoś ma tego typu problemy, to dzwonić do pani Joanny. Ona ma tyle powera w sobie i takiego dobrego serca w tych sprawach. Pozdrawiam również pani Joannę i dziękuję za dobre słowo. Tak, my również dziękujemy za ten komentarz. No i cóż, będziemy pomalutku kończyć. 22 wybiła. Coś małego. Dla Was to jest 20-lecie awansu. Proszę zajrzeć, panie Krzysztofie. Wow. To jest okolicznościowa koszulka, zupełnie wyjątkowy egzemplarz, który otrzymaliśmy. On tak leżał i tak nie spodziewałem się, że dzisiaj trafi do Was, ale tak są takie znaki. Takie znaki są. Serdecznie. Nie ma przypadków. No jest ta koszulka Wolfsburga. Oczywiście po programie ją tam rozpakuję, zrobimy jakieś foto, ale tak, Wolfsburg rozpoznawany właśnie był przez wiele, wiele lat i jest z tego znaczka. Miła niespodzianka, dziękuję bardzo w imieniu swoim i Daniela. Być może jeszcze. To dla Was rozwijajcie kanał. Się zobaczymy. Tak, rozwijajcie kanał, to jest fantastyczny pomysł, szczególnie w naszym Olsztynie. To co mówimy, każda inicjatywa prosportowa, właśnie taka prywatna, to jest to, co kocham, tak? I jeżeli przychodzisz do pracy, przychodzi panie Krzysztofie do pracy, tak, z takim poczuciem zadowolenia. Czuje pan to czasami? No, oczywiście. No, panie Danielu, a pan? No, stęskniliśmy się te dwa miesiące przerwy. To u mnie jest to samo i to może być w Wolfsburgu, w Monachium, i w Dorotowie, i w Olsztynie. I do tego namawiam właśnie, do tej normalności. Tak? I chodzi o tą pasję właśnie, o takie, żeby to czuć. Nie? I to po to są te boiska, nie dlatego, że Tyszkiewicz zwariował. Tak? I pisze co miesiąc o tym samym już od 7 lat. Nie? Będę jeszcze, panie prezydencie, pisał jeden dzień dłużej. Tak? Ale aczkolwiek to może
może dojdziemy do porozumienia, tak na to liczę, że Pan przemyśli, tak, i zacznie po prostu wykonywać swoje obowiązki ze swoimi radnymi. Łaski nie robicie, w sumie to my Was utrzymujemy. Może nie ja, bo jestem spoza gminy, ale też do Urzędu Skarbowego w Olsztynie nie płacę podatki, tak. My ludzie stąd musimy po prostu o swoje walczyć, tak. Także jak tak dalej pójdzie, to może rzeczywiście się spotkamy, Panie Prezydencie, pod ratuszem i po prostu wspólnie, tak proobywatelsko, jak normalnie ludzie, protestujemy nie za jakąś partię, tak? Nie przeciwko jakiejś partii, tylko przeciwko temu, tej krzywdzie, jaka dzieje się środowisku piłkarskiemu w Olsztynie. Za dobrym rozwiązaniem chyba. Tak jest. Przyłączamy się do apelu. Dziękujemy za dzisiaj. 22:04 już minęła. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcjach, o dzwoneczku. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Twitterze Sportowy Olsztyn. My widzimy się za tydzień o 20:30, 28 lutego. Dzisiaj moim gościem i waszym, mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas z panem Piotrem Tyszkiewiczem. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Dziękuję, że wytrzymaliście i do zobaczenia na boiskach. Tak jest. Dobrego wieczoru. Trzymajcie się. Cześć.